Cześć do nas wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym materiale serii Minecraft Trick. Jak na samym wstępie możecie zauważyć, coś dzisiaj w tym Minecrafcie nie gra. Mianowicie jest on dużo większy niż zazwyczaj. No właściwie mogę stwierdzić, że jest powiększony kilkukrotnie. No i oczywiście bez modów możemy uzyskać taki ciekawy efekt jak. Za chwilę się dowiecie, ale rzeczywiście luknijcie sobie na to i zobaczcie, jak to wygląda. W rzeczywistości jest to tak naprawdę jeden blok, ponieważ jest to pewien texture pack, który jeden z graczy stworzył. Jest to bardzo ciekawa opcja, która prezentuje właściwie przyszłość Minecrafta, bo już ma w wersji Minecraft 1.9. Będziemy mogli tworzyć nieco lepsze resource packi. To oczywiście paczki tekstur, w których to między innymi będzie można dodać kilka ciekawych animacji, jak na przykład łokcie i kolana do modeli postaci. Można również model dowolnego moba edytować i dodać coś fajnego od siebie, także to jest naprawdę spora możliwość, która jest w stanie wprowadzić małą ewolucję, myślę, w tej grze. Zatem, jak sami widzicie, jest to połączenie dokładnie czterech minecraftowych bloków. No i to właśnie ten element wykorzystał twórca tej modyfikacji do stworzenia takiego no, ciekawego elementu. W każdym razie, jak sami widzicie, drzewa wydają się ogromne, tak samo te bloki no, wyglądają na takie, których potencjalnie nie mógłbym przeskoczyć na raz, a jednak. Także wróćmy sobie na chwilę na zwykły texture pack, żebyście mogli sobie uświadomić, jak to rzeczywiście wygląda bez tego małego dodatku. No i wygląda otóż to tak, że wszystko powraca do swojego starego wyglądu. Ja także czuję się od razu taki nieco mniejszy, ale zaraz zobaczcie jeszcze, powracając do tego resource packa, że tutaj wszystko nabiera trochę innego wyglądu, ma taki swój specyficzny urok. No i nie każdemu z bloków to takie powiększenie służy. Jak sami widzicie, zresztą drzewa wyglądają fajnie i nabierają takiego fajnego, myślę, wyglądu. Tak czy siak drzwi już nie najlepiej wpasowują się w tą nową formę. Jak widzicie, to co mówię, te tekstury są po prostu na siebie nałożone, powiększone. No i mamy oto takie drzwi. To jest trochę taki Minecraft dla gigantów, myślę. No, ciekawe urozmaicenie. W każdym razie nie wszystko, tak jak wcześniej wspominałem, wygląda z tym pięknie. Na przykład spójrzcie sobie na takie bloki jak tory, dispenser czy też sticky piston. To jest wszystko, widać, troszkę przewalone. Oczywiście działa jak należy, no tylko myślę, że jak autor troszkę nad tymi pojedynczymi blokami popracuje, no to uzyska całkiem fajny efekt gigantycznego Minecrafta, który, tak jak mówiłem, w przyszłości będzie można na kilka sposobów wykorzystać, chociażby dodając te kolana i łokcie, które wcześniej oferowała chociażby modyfikacja Mobens, no to będą docelowo wgrane w jakimś resource packu, no i właśnie bez żadnych modów możecie sobie dodać taki superancki efekt. Także to był dzisiejszy Minecraft Trick. Zaraz z tego, że są święta i sporo wolnego czasu, to postaram się nieco częściej wrzucać materiały niż zazwyczaj. Być może nawet jutro, jeżeli znajdę jakiś ciekawy pomysł, uda mi się coś wrzucić. Jeżeli macie jakiegoś moda, którego mógłbym przedstawić, a nie był on jeszcze przedstawiony na polskim YouTubie, to wrzucajcie śmiało w komentarzach takie pomysły. Tam również będzie gra do zarejestrowania się, a później pobrania. Także jak ktoś chce, żebym miał tam jakieś niewielkie pieniądze na jakąś pizzę w przyszłości czy coś, no to śmiało możecie się z linku rejestrować. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Resource pack także do pobrania w opisie. Nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Ja się serdecznie z Wami żegnam. No i trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.